mecz bardzo ciekawy. Wynik obracał się kilka razy. Szkoda, że nie udało nam się wygrać przed własną publicznością, tego najbardziej żałujemy, natomiast no, fajny mecz, dobry mecz, o to chodzi. Też na pewno mógł się podobać kibicom, no my jesteśmy troszkę zawiedzieni z racji tego, że wydaje mi się, że mieliśmy na tyle sytuacji, że mogliśmy wygrać, aczkolwiek nie strzeliliśmy bramek, także skończyło się jak się skończyło niestety, ale na pewno emocji nie brakowało. Nasza drużyna zdecydowanie chyba lepiej troszkę grała w ataku, mieliśmy szczególnie w pierwszej tercji bardzo dużo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Może wynika z tego, że troszkę brakuje nam takiego rytmu meczowego jeszcze, miejmy nadzieję, że to się poprawi, natomiast jeżeli chodzi o grę w obronie, to troszkę zostawialiśmy przeciwnikowi za dużo miejsca, to mi się wydaje. Przerzucamy chyba siły na jedną i na drugą ligę. No, chłopaki, którzy zdobywali Mistrzostwo Polski Juniorów, też potrzebują gry i nie dla wszystkich chłopaków jeszcze granie z seniorami jest odpowiednim czasem. Muszą jeszcze chwilkę się ograć w pierwszej lidze, żeby za chwilę mogli rywalizować z seniorami. Także wydaje mi się, że siły są odpowiednio rozrzucane na jedną i na drugą drużynę. Z jednej strony ludzie się przyzwyczaili, może kibice się przyzwyczaili do tego, że gramy w tej lidze słowackiej. Z drugiej strony wszyscy znamy realia i w Sanoku, i jakby nasze miejsce póki co na mapie hokejowej w Polsce, dlatego myślę, że każdy to rozumie. Będzie trochę tak, że na Ligę Słowacką będziemy wrzucać większe siły, a pierwsza liga będzie do ogrywania młodych zawodników? Na pewno tak, natomiast trenerem Ćwikłą staramy się szukać takich rozwiązań, żeby odpowiednio zawodników do meczu dobierać, tak żeby to właśnie było z korzyścią dla nich, szczególnie chodzi o tych młodszych zawodników. Co najbardziej na plus? Że mimo wszystko, że przegrywaliśmy w pewnym momencie, troszkę się nam ta gra nie układała, bo krążek nie wpadał do bramki, to jednak no, gdzieś tam dorównaliśmy, wygrywaliśmy, no później się nie udało tego wyniku dociągnąć do końca, ale graliśmy do końca, a to jest najważniejsze, żeby się w żadnym momencie nie poddać i walczyć do samego końca.